Ups. Sezon drugi rozdziału drugiego jest naprawdę mega śmieszny. Bynajmniej ja tak uważam. Ponieważ mamy masę przedmiotów, dzięki którym możemy strollować graczy. Dodali nowe kartony, które są mega fajnym przebraniem i można super wykorzystywać je, żeby przed kimś się ukryć. Dodatkowo przywrócili C4. A jak dobrze wiecie, za pomocą C4 robi się niezłe jaja. Dosłownie. I od razu mi się przypomina sezon 6, o ile się nie mylę. Gdzie trollowałem graczy przy pomocy stracha na wróble i mega fajnie to wyszło. Tutaj macie film przypięty w karcie, obejrzyjcie go koniecznie, bo naprawdę jest mega beka. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy trollowali graczy przy pomocy TNT, chowając się w kartonach. Zobaczymy, ile uda nam się graczy pokonać i czy uda nam się zrobić wina. Więc moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie na przykład wygrywam grę stojąc tylko i wyłącznie w kartonie, strzelcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek, no i nagrywam. Nagrywam od buta dla was ten odcinek, tylko oczywiście musicie mi dać czas, jakieś myślę 2-3 dni, bo prób było już wiele, niestety mi do końca tak to nie wyszło, mam kilka materiałów nagranych, ale chcę wygrać typową gierkę, siedząc tylko i wyłącznie w kartonie. W tym momencie chciałem jeszcze ogłosić wyniki konkursu na 100 zł PST z poprzedniego odcinka. Ten oto właśnie ziomek wygrał, gratuluję ci mordeczko, odezwij się do mnie na maila, mail oczywiście jest w opisie filmu, a w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, wspierający oczywiście z kodem Farel, możecie wygrać znowu 100 zł PST, wystarczy, że macie kodzik w sklepie, z tej strony, łapeczka w górę zostawiona, a w sekcji komentarzy napiszcie swój nick z gry Fortnite. Ja życzę wszystkim powodzenia, teraz zapraszam do oglądania. Tu jest skrzynka, tutaj może być pompeczka. C4, no nie wierzę, mamy to. Mamy C4, dobra, koks totalny. Teraz wystarczy jakiś fajny itemek tylko dorwać. No i zaczynamy trollować. Jeszcze mamy kartonik, no to jest po prostu cudownie. Okej. Zróbmy to tak. Nie wiem, czy gościu będzie podchodził z tej strony. Mam nadzieję, że nie, ale... O. Okej. Wiem, że to jest głupi pomysł, że tak blisko jestem, no ale nie zdążyłem się ukryć. Nie! Co? Jak on przeżył? Jak on przeżył? Halo! A few moments later. Apteczka. Ile kewików. Czy tu jest wolne? Dzień dobry. Jasne, że jest wolne i jest C4. O mamo. Co tu wziąć? Za apteczki, nie? Żeby nikt mnie nie zobaczył. Proszę was. Bandażownica. Dobra, jestem w strefce, tylko teraz nie wiem, gdzie rozłożyć fajnie C4. Rozumiecie, o co chodzi? Ups. Widzieliście to? Nie mam pytań, co tu się wyrabia? Co tu się wyrabia? Nie mam pytań! Ledwo co go zobaczyłem. Jezuniu. Nie chcę się ruszać, nie chcę edytować. On jest nade mną prawdopodobnie. Siomku, my kumple, co? Dobra. Detonowałem, nie udało się. Okej. 5 HP. No nie. Cudownie, po prostu pięknie.
Ja w strefie nie wytrzymam nawet niestety sekundki, więc tutaj mam straszny przypał. Ej, my kumple byliśmy, tak? Jezu, nie wierzę. Rybka. Wyskakuj. Zjadłem ją. Zjadłem ją, no nie mam pytań. Okej. Okay. 9 matsów, czy mi się wydaje? Dobra. Jak ta strefa wygląda? Strefy już w ogóle nie ma. Okej. Okay. Przed czas walczyć, tak? Przed czas walczyć. Albo poczekajmy jeszcze chwilkę. Nie, nie mogę go trafić, ja klikałem już, ile on miał życia? 25, tak? Ja, ale czekaj, no, miejsce drugie. No okej, okay, łapka w górę. 11 minutes later. Dobra, była lotnia, więc ktoś leci jednak. Jest Kev, pompa C4. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wypite. Ktoś idzie, czy nie idzie? Nie wiem, gdzie się schować, żeby tak fajnie podglądać to wszystko. Bo ja chcę oczywiście to zobaczyć. To jest chyba najlepsza opcja, żeby tutaj sobie po prostu stanąć i poczekać. Zbierzmy sobie jeszcze szybko lokomacje jakieś. Dobra, idzie ktoś, idzie ktoś. Bierz tą pompę, wariacie. Którędy wchodzi górą? A. Pięknie. Idealnie to wy... Wow! Tu nie ma ściany. Idealnie wręcz to wyszło, moi drodzy. Idealnie. Albo inaczej. Mamy jeszcze M-kę z przodu, wiecie? Mamy jeszcze jedną M-eczkę z przodu. I można by było zrobić to w ten sposób. Patrzcie. Taką M-kę byśmy rzucili na przykład tutaj. Nie? Tą byśmy sobie wzięli. Albo nie. Epicką... Dobra, zróbmy tak właśnie. I tu postawilibyśmy karton. Jeden. Na przykład drugi. I tu byśmy się ukryli. Cyk. No i dobra. Teraz czas pokaże, czy ktoś przyjdzie. A, oni walczą tutaj. XD. To nieźle. Dobra, chłop nie spadł. Myślałem, że go skolapsuje w jakiś sposób. Chyba czas uciekać do strefy, ziomeczki, co? Powiem tak, jest przypał. Chcecie, to się ganiajcie po tych high groundach. A ja niestety, no muszę uciekać, bo nie mam leczenia. Przykro mi bardzo, nie będę uczestniczył w tej zabawie. Do widzenia. Dobra, tu jest jakaś skrzynka jeszcze, oby Kevlar był 50. Kurczę, nie ma. Najgorzej, dobra, nieważne, nieważne. Do góry, do góry, do góry, może tutaj będzie jakaś... 50 do wypicia, sprawdźmy to, sprawdźmy. O nie. Widzę typa, wcelowany jest we mnie. O, nie wierzę. O nie, 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 teraz muszę wypić szybko Keva i spylać stąd. Dobra, Elko. Coś on jeszcze tam miał ciekawego?
RPGa miał, nie? Złotego. Na złotego RPGa też było spoko. Czy to jest Tactical? Tak, dobra. Szybki rush po tą pompkę tylko. Matsy. I uciekam. No nie no, jest przypał straszny. Jak dostanę bułę, no to już jest niestety po mnie. Ale dobra, postarajmy się jakoś wyjść z tej opresji. Czy coś tutaj będzie przypadkiem na moście ciekawego leżało? Czy tego mostu już nie ma? Nie no, musi być ten most przecież, nie? Bandaże. Naprawdę to są bandaże? Nie, to jest amunicja. Dwie skrzynie. Dobra. Dwie skrzynie, więc spoko. Mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś strzała za 75 z daleka, bo byłby mega przypał. Dobra. Zróbmy to tak. RPG. No nie mam pytań. C4. Nie no, C4 trzeba brać. C4 trzeba brać. Jednak nie wezmę, muszę uciekać! Dobra, na szczęście mamy kartony. Hanka wjedzie w kartony i będzie spoko. Dobra, popłyjmy sobie jeszcze rzeką na szybko. Boję się, że tam ktoś jest. Proszę, proszę, bandażyku, kochany, malutki, okrąglutki z czerwoną tą rzeczką, gdzie jesteś? Nie, tutaj nic nie ma. Jeszcze trochę i mogę użyć kartoniku. Dobra, chowaj się, Farel. Dobra, robisz wjazd tym bananem na kanciapę. Bandaże. Jest. Po prostu stań sobie tutaj i się lecz. Dobra, będzie akurat. Trzy bandaże, pięknie. Teraz musimy dojść tylko do strefy. Jak mi się uda wygrać w kartonie, to nie uwierzę. No nie uwierzę po prostu w to. O nie. Powiem tak, no jest przypał, nie? Jest przypał, masny fest. Ktoś lata mi nad głową. A to nie jest zabawne. Bo on będzie szedł ze strefą razem. Ta. Ja jestem pod typem. No ładnie, ładnie. I co on tu sobie HG-ka zajął? Aha. Okej. Okay. Niech będzie. O! Ktoś jest uzbrojony w RPG-a, pięknie. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, co ja zrobiłem w tym momencie? Szybko, 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 jeden. Wow, 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 wow. Panowie! Bez takich... Bez... Nie tak agresywnie, nie tak agresywnie! Halo, ludzie, halo! Spokojnie! Halo, nie widzę dna! Gdzie? Dlaczego? 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 I to było na tyle z tego odcinka. Ja osobiście uważam, że mega fajnie wyszło. Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek. No i postaram się dla was oczywiście wygrać gierkę, siedząc tylko i wyłącznie w kartonie. Ja już się z wami żegnam. Tutaj macie kolejne odcinki, które musicie koniecznie obejrzeć. Wspierajcie z kodem Farel. I oczywiście, jeżeli chcecie, serducho dla wszystkich wspierających. Trzymajcie się! Cześć!